Siemka, ostatnio często pytaliście mnie na temat ulepszania. Chodziło o ulepszanie lewtórek zwykle. Albo też co po kolei ulepszać i jak zdobyć na to pieniądze. No, jak zdobyć na to pieniądze, to jest wiele sposobów. No, możecie zbierać boksy, możecie bić kubiki, bić DK. To tam macie parę filmików u mnie, jak szybko zbierać iridium. Ale to będzie może nie teraz tematem, a zajmijmy się tym właśnie ulepszaniem elektrójek. Pomyślcie, ulepszycie sobie elektrójkę, tak? Widzicie, daje nam to 0,4% szkody więcej. Czyli taka ulepszona elektrójka z tego 150 damage'a, które ma, powiedzmy macie tam jeszcze jakieś bonusy, czyli bijecie 200, to dostajecie niecały 1 punkt więcej bicia, czyli będziecie bić prawie 201 zamiast 200. No, super, nie? Za ile hajsu? Tyle na start, nie? Za 3700. O, możecie mieć jakieś zniżki, ale liczmy bez zniżek. Macie o 1 punkt więcej bicia. Wow. Po prostu wow, nie? Czy to się opłaca? Żeby ulepszać nasze elektrójki na ten 16 poziom, przepraszam, 16 poziom i mieć te plus 6%? No nie za bardzo. Bo za ten hajs, który włożycie w ulepszenie tych wszystkich elektrójek, dropniecie parę elektrójek. Co w ogólnym rezultacie da wam większy damage, niż jeśli ulepszycie sobie za ten sam hajs wszystkie elektrójki na maksa. To po pierwsze, a po drugie, co z tego, że ulepszycie je na maksa i będziecie trochę więcej bili, jeśli i tak musicie potem je wymienić na elf4. Elf4 mają 200 damage'a podstawowego, a te mają 150. No to jest duża różnica, nie? Ulepszona na maksa elf3 jest słabsza od nieulepszonej elf4, pamiętajcie. Jeszcze, co dalej ulepszać? No co dalej? No to nawet nie był początek, nie? Ja myślę, że na początku powinno się ulepszyć drony. Jak widzicie, wszystkie już mam na maksa ulepszone, dlatego ich tutaj nie widać. Jeśli coś ulepszone jest na maksa, to po prostu znika stąd i widzimy to tylko po prostu w naszym eku, że ma 16, a tutaj już nie, bo tego nie można ulepszyć. Więc myślę, że drony na początku powinny się ulepszać, ale nie flaksy, pamiętajcie, tylko Irysy, Zeus, Apis. Te drony na początku powinny się ulepszać, ponieważ dają nam bonus do tego, co włożymy. I mamy dwie konfy, tak? Czyli na przykład na jednej mamy damage, a na drugiej mamy osłonki. I na obu konfach mamy boosta od razu z tego, bo tam gdzie włożymy lasery, to mamy większy damage, a tam gdzie włożymy osłonki, mamy więcej osłon. Czyli drony to jest takie uniwersalne i myślę, że na początku się to powinno robić właśnie. Co potem? Jeśli nie mamy elf4, bo zwykle na początku słabo z elf4, myślę, że powinno się ulepszyć wyrzutnie rakietowe, bo jednak wyrzutnią operujemy praktycznie cały czas, a dodatkowy damage do wyrzutni zawsze się przydaje. Szczególnie jeśli na przykład strzelamy z uberek, no to te 6% damage'a daje dość. Na przykład na cytadelce, jak już macie podwójną wyrzutnię, no to już wtedy naprawdę. No co dalej? No wtedy jak już ulepszyliśmy nasze wyrzutnie i drony, moduły oczywiście pozostawiam do osobnej kategorii, ponieważ to tylko wtedy jak mamy mocny klan, i mamy bardzo dużo hajsu, to wtedy można ulepszać te moduły, bo... Oj, zepsułem. Jak widzicie, taki hajs, ulepszenie na drugi poziom. Na 100% pewności 13 tysięcy urki, tak. I tak będzie rosło i wam zabierało cały hajs. Generator osłon czy lasery? Zależy co robicie generalnie. Ale myślę, że jak już macie elf4, to czemu jej nie ulepszyć, nie? Ja też na razie w ogóle osłon nie ulepszałem. Na razie jadę sobie z elf4. I taki trik dla was. Jeśli chcecie pamiętać, ile macie tych ulepszonych osłon, albo właśnie tych laserów, no, że z elf4 raczej problemu nie będzie, bo je się tak wolno zdobywa, że będziecie wiedzieli, ile macie ulepszonych na ile. Ale z osłonami.
one tutaj, jak ulepszycie na 16, to będą znikać stąd. Nie będziecie pamiętali dokładnie, ile ich macie, a one co chwilę dropią ze skrzynek albo z czego tamkolwiek. I mamy ich pełno, naprawdę pełno. Zobaczcie, no to jest na pewno więcej niż potrzebuję, tak? I skąd mam pamiętać, ile tych osłon tak de facto mam ulepszonych? Zostawiajcie sobie je na 15 levelu. Tutaj na 15 levelu zostawiajcie sobie te wszystkie rzeczy. I wtedy będziecie widzieli od razu tutaj zestawienie. Będziecie widzieli, ile macie ulepszonych na tym 15. A potem jak już będziecie mieli ileś tych na 15 ulepszonych, tyle ile potrzebujecie, to po prostu tą ilość sobie ulepszycie na 16. Po kolei nie trzeba będzie już niczego liczyć. Będziecie wiedzieli dokładnie, ile macie tych osłon. Co jeszcze? Jeśli ulepszacie, to najlepiej nazbierać sobie dużo hajsu. Mam na myśli co najmniej jakieś 100 tysięcy urki. I jeśli macie premkę albo rabat, to fajnie jeszcze jakby się to zgrało z taki event jest, tak jak jest Mega Happy Hour albo Happy Hour, to tak samo raz w tygodniu, może częściej, mi się wydaje, że częściej niż raz w tygodniu, jest taka godzina, w której jest o 25% taniej ulepszanie. Mi się wydaje, że często w piątki się zdarza, bo praktycznie większość właśnie w piątek złapałem tych przecen. I to jest tylko przez godzinę. Więc fajnie by było się na to załapać. Jak macie wszystkie całe kombo, czyli premkę, rabat i tą godzinę złapiecie, macie aż minus 55% na ulepszanie. No i to jest naprawdę dużo. Myślę, że warto nie ulepszać sobie tak pojedynczo, bo i tak to wam daje ten plus 1, plus 2 damage'a, no to chłopaki, no, proszę. Plus 1, 2 damage'a was nie zbawi, nie? A jak poczekacie sobie parę dni i złapiecie tą godzinkę, to dużo uri zaoszczędzicie. No, więc to chyba tyle w temacie. Wiadomo, osłonki też trzeba ulepszać, bo fajny na nich bonus, plus 1% za level. Ale laserki są fajne, nie? Laserki dają dużo damage'a. Plus 6%, drogą nie chodzi. Więc trzymajcie się, do następnego.